Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Jezierski. Jestem pracownikiem Politechniki Opolskiej i zapraszam dzisiaj na wykład otwarty pod tytułem Promieniowanie rentgenowskie, część druga zastosowania. Otóż na pytanie, gdzie stosowane jest promieniowanie rentgenowskie, większość z nas odpowiedziałaby z pewnością w medycynie. I to jest oczywiście jak najbardziej prawidłowa odpowiedź, ale dzisiaj promieniowanie rentgenowskie jest stosowane praktycznie wszędzie. I chciałbym Państwu przybliżyć właśnie te inne obszary, o których może sobie nie zdajemy sprawy, że to promieniowanie rentgenowskie jest tam stosowane. Otóż zacznijmy od takiego stwierdzenia, że właśnie, które jak gdyby charakteryzuje dzisiejsze możliwości zastosowania promieniowania rentgenowskiego, że rentgen miał to szczęście, że to jego odkrycie miało nie tylko znaczenie pod względem naukowym, ale również pod względem zastosowań. Otóż na początku, kiedy zostało ono odkryte, właściwie to było takim troszeczkę elementem zabawy. Oczywiście naukowcy próbowali badać to zjawisko, przechodzenie, absorpcję, mechanizmy oddziaływania, jonizację i tak dalej. Natomiast w praktyce stosowano to bardziej do takich celów ciekawostek, nazwijmy to. I przykładowo tutaj jest pokazana właśnie jak na wystawie światowej elektryczności w 1996 roku, czyli zaraz po odkryciu promieniowania rentgenowskiego, ustawia się kolejka ciekawych gości, żeby zobaczyć sobie wnętrze swojego ciała. Były z początkiem, to były można powiedzieć nawet tak zwane szalone lata z promieniowaniem X. Pojawiały się studia rentgenowskie, które zapraszały ludzi do zrobienia sobie zdjęcia rentgenowskiego. To zdjęcie oczywiście nie służyło żadnym celom medycznym. Prześwietlano sobie ręce, mózg, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej kontroli, bez żadnych dawek. Tutaj widzimy na prezentacji, jak nawet taki na ulicy wręcz, nazwijmy to czyścibór, prześwietla przechodniom nogę. Znany Państwu Edison miał nawet taki pomysł, że po co mamy chodzić do studia rentgenowskiego, że każdy w domu powinien mieć aparat rentgenowski i robić sobie zdjęcie, jak mówię, dla zwykłej ciekawości. Natomiast wtedy jeszcze nie było mowy o jakichś zastosowaniach medycznych. Pierwsze zastosowania medyczne pojawiły się, można powiedzieć, w związku z toczonymi wojnami, gdzie właśnie rentgen idealnie nadawał się do lokalizacji odłamków szrapneli w ciele żołnierzy. Jeżeli tego nie stosowano, a trzeba było szybko usuwać i nie było czasu na lokalizację, po prostu amputowano żołnierzom kończyny. Natomiast rentgen przyczynił się do uratowania setek tysięcy żołnierzy. Nie okaleczono, tylko dokonywano właśnie lokalizacji, usuwano te ciała obce, które bardzo dobrze zresztą wychodziły na radiogramie. Warto wspomnieć, że właśnie w czasie I wojny światowej nasza słynna rodaczka Maria Skłodowska-Curie wpadła na pomysł, żeby takie laboratoria rentgenowskie zlokalizować wręcz na froncie, bo tu chodziło o czas. Im szybciej dokona się lokalizacji i usunięcia tego ciała obcego, tym większe szanse na mniejsze szkody dla organizmu. Znana jest historia, że sama uczestniczyła w tych badaniach wspólnie z córką, jeździła na front i tym samym uratowała wiele, wiele istnień ludzkich przed kalectwem. Były też popularne takie w sklepach i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Tu pokazuję ciekawostkę, że również w Polsce były w dwóch miejscowościach, w Katowicach i w Chorzowie przed wojną stosowane w sklepach obuwniczych takie, nazwijmy to, gadżety, aparaty do prześwietlania nogi. Jeżeli kupowaliśmy sobie but, można było sobie zobaczyć, jak wygląda noga w tym bucie. Oczywiście dzisiaj tego typu urządzenia są całkowicie zakazane.
Bardzo ważny jest właśnie to, co mówiłem, aspekt naukowy. Otóż promieniowanie rentgenowskie jak gdyby przyczyniło się do rozwoju badań nad promieniotwórczością, bowiem wracając do poprzedniego wykładu, gdzie mówiłem o historii odkrycia, więc skoro zauważono, że promieniowanie rentgenowskie wywołuje fluorescencję, czyli takie świecenie zimnej materii, to padło pytanie, czy w takim razie fluorescencja nie wywołuje promieni rentgenowskich. I takim tematem zajmował się właśnie francuski uczony Becquerel i przy okazji wykrył, że ruda uranu wysyła tajemnicze promieniowanie, nazwane to promieniowaniem Becquerela. Dzisiaj wiemy już, że to są promieniowanie alfa, beta, gamma, ale to jest właśnie przykład, że to promieniowanie rentgenowskie jak gdyby zainicjowało całą dziedzinę badań nad promieniotwórczość, a tym samym nad budową materii. Należy wiedzieć, i tu poprawnie w większości używamy, może nawet nieświadomie, że używamy terminu, że promieniowanie rentgenowskie zostało odkryte, a nie wynalezione, dlatego że ono istnieje w naturze. Oczywiście tego przez długi czas nie można było stwierdzić. I tutaj jest podane, że dopiero w 1962 roku, kiedy pojawiły się możliwości wyniesienia detektorów promieniowania ponad atmosferę, zaczęto odkrywać coraz to więcej ciał niebieskich, które są źródłem promieniowania rentgenowskiego. Pierwszym takim ciałem oczywiście było odkryte Słońce. Ilustracja przedstawia zdjęcie rentgenowskie, przedstawione oczywiście w kolorze naszego Słońca. Potem w miarę rozwoju astronautyki pojawiały się coraz więcej satelitów specjalnie dedykowanych do badań promieniowania rentgenowskiego i przykładowo już w 2007 roku zarejestrowano ponad 500 000 ciał niebieskich, które są źródłem promieniowania rentgenowskiego. Tu pokazuje właśnie, że to jest troszeczkę paradoksem, że to promieniowanie rentgenowskie, które dociera z kosmosu do nas, na szczęście jest całkowicie pochłonięte przez naszą atmosferę, podobnie jak zresztą częściowo promieniowanie UV, ultrafioletowe. Żeby mówić o oddziaływaniu, o zastosowaniu promieniowania, no troszeczkę trzeba przybliżyć, jakie mechanizmy mają miejsce przy przechodzeniu promieniowania przez materię. Oto są trzy podstawowe mechanizmy. Pierwszy mechanizm związany jest, że to promieniowanie przenika, oczywiście doznając osłabienia, i to skutkuje właśnie tym obrazowaniem w medycynie, prześwietlaniem bagaży, pomiarami grubości, gęstości itd. Ale również przy przechodzeniu promieniowania przez materię mamy do czynienia z innym zjawiskiem, tak zwanym zjawiskiem dyfrakcji rentgenowskiej. To jest taki termin wzięty z optyki, czyli związany z ugięciem światła, ugięciem promieni rentgenowskim. I to jest bardzo ważny obszar, bowiem daje nam możliwość wnikania w strukturę. Pokażę zaraz przykład. I trzeci mechanizm, który ma miejsce przy oddziaływaniu promieniowania z materią, to jest wzbudzenie nowego promieniowania. Czyli my naświetlamy obiekt swoim promieniowaniem rentgenowskim, a z tego obiektu wychodzi całkiem inne, które jest w stanie scharakteryzować z kolei to promieniowanie i ono służy, bardzo dobrze nadaje się do analizy składu chemicznego. Jeśli chodzi o to zjawisko ugięcia, pokazuję tutaj ten aspekt naukowy, tą rentgenografię strukturalną, bowiem jest to podstawowe narzędzie badawcze do poznania struktury budowy materii. Możliwości mikroskopów optycznych się kończą i chcąc zajrzeć, jak jest zbudowana struktura materii, jak są ułożone atomy w budowie krystalicznej, w cząsteczce, w minerałach, w skałach, w narkotykach i tak dalej, stosujemy właśnie tą metodę, która podstawia w sposób taki pośredni dojść do budowy mikrostruktury. Czyli jest to narzędzie do badania mikrostruktury materii. Przykładu podaję dwa takie bardzo ciekawe zdjęcia, które właśnie związane są z tą budową krystaliczną. Pierwsze zdjęcie to przedstawia DNA. To właśnie DNA zostało odkryte przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. Żeśmy zobaczyli po raz pierwszy ten podwójny helix.
I to jest podstawowe narzędzie do badania tego typu struktur. A drugie zdjęcie przedstawia z kolei zdjęcie rentgenowskie, które łazik Curiosity przesłał z Marsa na Ziemię i naukowcy z tego obrazu byli w stanie dowiedzieć się, z czego dokładnie zbudowana jest skała na Marsie. O tym aspekcie naukowym można powiedzieć tak, że ponad milion struktur dzisiaj krystalicznych zostało rozszyfrowanych tą techniką. A więc to, że my wiemy, jak są zbudowane kryształy żelaza, chromu, niklu, pierwiastków, NaCl, jak mówiłem, narkotyków, leków i tak dalej, to dzięki temu narzędziu. O wykorzystaniu tego narzędzia w Polsce przedstawiam tu w formie takich wykazów instytucji, które prowadzą tego typu badania, bo jak Państwo się spodziewacie, na pewno każda uczelnia techniczna, gdzie jest mowa o inżynierii materiałowej, używa tego narzędzia. Natomiast tu wymieniam instytucje w Polsce, które stosują to narzędzie do określenia mikrostruktury, a nie są uczelniami. Są to różnego rodzaju instytuty odlewnictwa, nafty i gazu, niskich temperatur, nawozów sztucznych, metalurgii żelaza, materiałów ogniotrwałych. Jest w Polsce aż 16 tego typu instytucji, które używają jako narzędzia aparatu rentgenowskiego. Żeby przybliżyć jeszcze, że to nie tylko badania czysto naukowe, to tutaj podaję, że na przykład cementownie używają to jako narzędzie do sterowania procesem wypału klinkieru, a potem określają analizę składu chemicznego. I przykładowo nasza cementownia Odra posiada takie urządzenia właśnie do badania struktury i do analizy składu chemicznego. Czyli są te dwa obszary spoza tego prześwietlania. Wykonuje się rocznie około 3000 analiz. No i przechodzimy teraz, ten aspekt naukowy już zostawiamy, jako narzędzie, podstawowe narzędzie do badania mikrostruktury. Przechodzimy do zastosowań praktycznych. Na pierwszym miejscu niewątpliwie znajduje się medycyna. Warto sobie uświadomić, że cały rozwój rentgenografii, czyli i urządzeń, i detektorów, był związany i nadal jest związany z medycyną. To ona stymuluje cały postęp, rozwój. A potem te rozwiązania przechodzą do innych obszarów. Wiele ludzi boi się promieniowania, lecz nie zdaje sobie sprawy z ogromnego pożytku, który ono przynosi. Oczywiście większość z nas kojarzy promieniowanie rentgenowskie z diagnostyką, czyli z prześwietlaniem w przypadkach jakichś bądź to złamań, bądź podejrzeń o jakieś choroby naszego ciała. Natomiast dzisiaj aparaty rentgenowskie wkroczyły na salę operacyjną i tutaj na jednym ze zdjęciu widzimy podczas operacji tak zwanych kardiologicznej, kardiologii interwencyjnej, gdzie udrażnia się naczynia krwionośne, wprowadza jakieś stędy, zastawki i tak dalej. Cała ta operacja jest, cały przebieg tej operacji jest wykonywany pod nadzorem aparatu rentgenowskiego. Tak jak tu w przypadku widać nawet dwa aparaty. Lekarz musi po prostu widzieć na aparacie rentgenowskim cały przebieg swojej operacji. W miarę rozwoju pojawiły się nowe urządzenia rentgenowskie, do których zaliczamy tomografię. Ja tu może zapomniałem na wstępie powiedzieć, że wszystkie przykłady zastosowania, które tu przedstawiam, dotyczą Polski. To, co u nas w Polsce ma miejsce. A więc jeśli chodzi o medycynę, tomografie komputerowe, których kiedyś było kilka, dzisiaj mamy już 750 sztuk. To jest dane na 2018 rok. Tomograf komputerowy pozwala robić tak zwane zdjęcie warstwowe, a poprzez z kolei sprzężenie z oprogramowaniem, z komputerem, można te warstwy złożyć, uzyskać obraz 3D i dokonywać różnych pomiarów. Ważną dziedziną wykorzystania promieniowania rentgenowskiego jest tak zwana radioterapia, czyli zastosowanie promieniowania rentgenowskiego do niszczenia komórki nowotworowej. Te urządzenia nazywają się akceleratory. Problem jest bardzo istotny w Polsce. Około 100 tysięcy pacjentów korzysta z tej metody leczenia. Jest to tak zwana radioterapia.
która równocześnie z chemioterapią ma miejsce w przypadku właśnie tych schorzeń. Akceleratorów w Polsce mamy też 161. Przejdźmy teraz do kolejnego obszaru zastosowania promieniowania rentgenowskiego, jakim jest szeroko pojęta bezpieczeństwo, tak zwane security. Oczywiście z wiadomych względów wiemy, że jest to bardzo ważna dziedzina i dzisiaj promieniowanie rentgenowskie, ja może wymienię tylko te przykłady, jest stosowane na wszystkich przejściach granicznych, na lotniskach, portach, w zakładach penitencjarnych, sądach, prokuraturach, Biuro Ochrony Rządu używa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kancelaria Sejmu, Premiera, ambasady, muzea, stacje metra, kolei, imprezy masowe, urzędy pocztowe i jest tendencja wręcz, no, coraz to więcej różnych instytucji zaczyna stosować te urządzenia. One służą do skanowania przede wszystkim naszego bagażu, ale tu dla ciekawości podaję, bo jest podane przy zakładach penitencjarnych, że mamy takich skanerów 145 plus 1. Otóż ten jeden to jest jedyny skaner w Polsce, który służy do prześwietlania osób. Znajduje się w najcięższym więzieniu w Polsce, w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie każda osoba wchodząca na teren tego więzienia, a więc prokurator, sędzia, jest prześwietlany jako osoba. Bo jak wiadomo, promieniowanie jonizujące może być stosowane tylko w celach leczniczych, natomiast nie powinno być stosowane do prześwietlania ludzi. Jeśli chodzi o security, no to mamy tutaj problem, dotyczy przede wszystkim lotów. Mamy 11 milionów pasażerów każdego dnia, a jak wiadomo, bagaż, nie tylko ten nasz podręczny, ale ten główny bagaż, podlega czasami wielostopniowej kontroli rentgenowskiej. Oczywiście tu chodzi nie tylko o przedmioty stanowiące jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów, broń, prawda, czy narkotyki, ale są przykłady, gdzie tutaj podane, gdzie wiele różnego rodzaju obiektów no, nie może być przewożonych i dla przykładu na jednym zdjęciu widzimy kameleon, czyli żywe zwierzę ukryte w marynarce pasażera. Na drugim zdjęciu widzimy z kolei bieliznę damską, która zawiera perły. To są oczywiście przykłady tylko wybrane takich elementów, które no, nie powinny być przewożone bez zgłoszenia. Pokazana jest również sprawa kontenerów. Trzeba powiedzieć, że granica wschodnia jest najlepiej wyposażoną granicą urządzenia rentgenowskie, bo wiem, 100% kontenerów, które przekraczają te granice, musi być prześwietlanych. W ogóle w świecie to dotyczy 200 milionów sztuk. Na zdjęciu widzimy, że otwieranie kontenera nie ma właściwie sensu, bowiem kontrabanda, tak jak tu widać, jest ukryta gdzieś dalej, trzeba by wszystko rozładowywać, na to nie ma czasu. Obsługa dzisiaj ma wspaniałe narzędzie, że obraz uzyskuje w kolorze, gdzie te materiały, których szuka, od razu są w odpowiednim kolorze uwidocznione. Dla przykładu podaję tutaj na przykład narkotyki ukryte w karoserii samochodu. W środku zdjęcie roweru wypełnionego, rama jego wypełniana jest narkotykami, a z prawej strony widzimy laskę, która jako wygląda niewinna laska, a w zasadzie jest bombą, czyli wchodzi gość z laską, a właściwie wchodzi z urządzeniem wybuchowym. Tego typu przykłady tutaj świadczą, jak ważne jest właśnie prześwietlanie w zakresie security. Proszę Państwa, mamy w Polsce 4 przejścia kolejowe. Chrubieszów, Medyka, Ukraina, Terespol, Kuźnica, Białostocka, Białoruś, gdzie całe składy pociągów są prześwietlane. Czyli nie tylko kontenery, o których mówiłem, to dotyczy również portów morskich, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, ale również przejścia kolejowe, gdzie prześwietla się całe składy pociągów. Nowością są tak zwane skanery, które znajdują się w samochodach
jeżdżących po autostradzie. Tu bardzo ładnie widzimy taką wizualizację, że jedzie taki minivan obok tira i w czasie jazdy jest w stanie go prześwietlić. To są tak zwane skanery backscatter, czyli prześwietlanie z jednej strony. Widzimy tutaj na zdjęciu z prawym, że również na lotniskach tego typu są instalacje. W Polsce na naszym lotnisku, tym głównym Chopina, nie ma potrzeby instalowania takiego urządzenia. To są urządzenia dość drogie. Lotnisko nie należy do lotniska o takim ryzyku, gdzie, bo tu chodzi głównie o przemyt narkotyków. Natomiast na ulicach, jak mówiłem, mamy już 6, to są izby celne, które posiadają tego typu skanery, że są w stanie prześwietlić, w czasie jazdy są w stanie prześwietlić tir, co on wiezie. Tu głównie chodzi, powodem powiedzmy zakupu pierwszego tego urządzenia przez izbę celną w Szczecinie był po prostu przemyt śmieci, butelków typu PET z Niemiec do Polski. No więc to pozwala bardzo ładnie wykrywać właśnie materiały organiczne za metalową skrzynią ładunkową samochodu. I to na tej wizualizacji tu ładnie widać, jak te materiały organiczne są widoczne. Przejdźmy teraz do kolejnego obszaru, jakim jest przemysł. Tu się bardzo wcześnie pojawiły możliwości wykorzystania, już w latach 20., ale dzisiaj można powiedzieć, że każdy przedmiot techniczny ma do czynienia z rentgenem. Nasze samochody, nasze telefony komórkowe, cała elektronika, przede wszystkim o tym postaram się króciutko przedstawić. Wymienię na razie z grubsza, czyli to jest przemysł hutniczy, energetyczny, stoczniowy, lotniczy, samochodowy, petrochemia, rurociągi, gazociągi, budownictwo, elektrotechnika, elektronika, przemysł drzewny nawet. Wszędzie tam stosowane jest promieniowanie rentgenowskie. Dla przykładu tutaj na zdjęciu widzimy prześwietlanie grubej bardzo spoiny przy pomocy urządzenia rentgenowskiego w jednym z polskich zakładów. Tu mamy zdjęcia pokazujące prześwietlanie aparatem rentgenowskim w stoczni, w lotnictwie. Bardzo dynamicznie w tej chwili rozwijający się przemysł automotive korzysta również z rentgena. W Polsce główni, no mamy ich czterech producentów opon, Dębica, Olsztyn, Poznań, Stargard, stosują prześwietlanie w celu sprawdzenia poprawności kordu stalowego. Ale to, co jest powiedzmy dzisiaj szokujące, to to, że tych ludzi pracujących w przemyśle, a obsługujących aparaty rentgenowskie jest coraz więcej. Podam tu przykład. W jednym zakładzie przemysłowym pracują aż 72 osoby obsługujące urządzenia rentgenowskie. Chodzi o badanie felg. A więc nasz samochód, czyli jego felgi, opony, układ kierowniczy, układ napędowy, układ hamulcowy, to wszystko jest w Polsce prześwietlane w 100%. Ponadto przemysł elektroniczny. A więc nasze telefony komórkowe, cała elektronika, to jest pokazany tak zwany montaż BGA, kuleczek. Tam występują luty o wielkości 0,3 mm i to połączenie lutowane musi być sprawdzane. My zresztą się przekonujemy, że jakość naszych telefonów jest coraz lepsza. Chodzi o tak zwane zimne luty. Gdyby nam telefon upadł, a byłaby tego typu wada, to telefon przestałby działać. One prędzej się niszczą mechanicznie, niż przestają działać. Podobnie baterie litowe, bardzo odpowiedzialne urządzenie, zwykłe baterie. W Polsce w 26 firmach elektronicznych stosowane są urządzenia rentgenowskie. Ale co może dziwić, przemysł drzewny, czyli po prostu tartak, w Polsce zaczynają stosować aparaty rentgenowskie. Pierwszy taki mamy przykład w Czankowie, gdzie rentgen służy do sortowania, automatycznego sortowania drewna. Również pomiary grubości paneli podłogowych, przy okazji, jeżeli mówię o drewnie, płyt HDF, IKEA, wymusiły właśnie stosowanie promieniowania rentgenowskiego. Na zachodzie nawet stosują Francuzi tomografy do prześwietlania drewna. Teraz przechodzimy do kolejnego obszaru, jakim jest przemysł spożywczy. Tutaj chodzi oczywiście o kontrolę zanieczyszczeń produktów żywnościowych, pomiar napełnienia puszek, butelek, wykrywanie brakujących, uszkodzonych części. I można powiedzieć, 90% tego, co mamy w lodówce, o czym nie wiemy,
producenci nie informują nas, dlatego że przepisy tego nie wymagają. Te dawki, które są tam stosowane przy prześwietlaniu jogurtów, wszystkich opakowań, które się znajdują w słoikach szklanych, a więc ketchupów, kawy, sosów i tak dalej, przypraw, one są tak małe, że nie wpływa to na jakiekolwiek zmiany smakowe i nie, przepisy nie wymagają informowania, że produkt był prześwietlany. Dla przykładu podaję tutaj z Polski takie przykłady: produkcja pączków i produkcja żelków. Oczywiście tych linii do kontroli mamy bardzo wiele. To są pokazane jedne, ale tak jak lecą produkcja, tak musi być na każdej linii, musi być zainstalowany rentgen. Na Polszczyźnie mamy tutaj rentgen stosowany w nutrycji i przy produkcji odżywek dla dzieci i w COCie przy produkcji jogurtów. Na kolejnym zdjęciu widzimy przykłady właśnie jakichś zanieczyszczeń. Jak mówiłem, wszystkie opakowania szklane obligatoryjnie podlegają kontroli. Więc jak widzimy słoik z jakimś produktem żywnościowym, to na pewno był on prześwietlany. Widzimy na kolejnym zdjęciu na przykład ubytki jakichś ciasteczek, wafelków. Również przemysł mięsny i rybny korzysta do prześwietlania na obecność kości. Jeżeli to są filety mięsne, nie mogą zawierać kości. Jeżeli to są rybne, nie mogą zawierać ości. Widzimy na zdjęciu bardzo wyraźnie te zanieczyszczenia wychodzą. Czyli przemysł spożywczy to jest żywność przetworzona, gotowe posiłki, mięso, produkty piekarnicze, zboża, nabiał, produkty cukiernicze, warzywa, owoce, kosmetyki. I poza detekcją ciał obcych, ja tu podkreślam, że poza tym detekcją ciał obcych, bo to jest główny cel jak gdyby stosowania rentgena, żywność ma być sterylna, nie może być ciała obcego. Można ją wykorzystać także do pomiarów masy, wymiarów detali, zliczania, wyznaczania zawartości tłuszczu w produkcie. Na przykład Tarczyński dokonuje właśnie segregacji szynki w oparciu o rentgen. Monitorowaniu poziomu napełnienia pojemników. Przykład dam, bo już nie mam zdjęcia. Wszystkie browary stosują kontrolę rentgenowską piwa, które znajduje się w puszkach, do kontroli poziomu. Wykrywaniu uszkodzonych opakowań i innych defektów. Dzisiaj można powiedzieć, że linie do pakowania produktów w przemyśle spożywczym jakby w sposób automatyczny wyposażone są w urządzenia rentgenowskie do detekcji ciał obcych i tych pomocniczych rzeczy. Mamy również, jeśli chodzi o rolnictwo, leśnictwo, w Polsce instytucje tego typu jak Leśny Bank Genów w Koszyce, Leśny Ośrodek Nasienny w Zwierzyńcu, Instytut Agrofizyki, Instytut Badawczy Leśnictwa, które stosują przy wysiewie nasion, stosują rentgen. Chodzi tam mianowicie, żeby wysiewać nasiona, które mają już zarodki, żeby nie tracić ich. Przejdźmy do kolejnego obszaru, jakim jest historia sztuki, konserwacja zabytków. Idealne narzędzie do prześwietlania obrazów, ale nie tylko. To mogą być mumie, malarstwo, rzeźby, pomniki, papirusy, manuskrypty, broń, monety, instrumenty muzyczne i wszelkiego rodzaju wykopaliska. Dla przykładu podaję tutaj damę z gronostajem, Leonardo da Vinci obraz i jej radiogram. Te obrazy, można powiedzieć, były prześwietlane wielokrotnie. One są prześwietlane przy okazji nie dla samego celu prześwietlania, ale jak się wiadomo, obrazy wymagają konserwacji co jakiś czas, to w ramach tej konserwacji stosuje się różne narzędzia, między innymi prześwietlanie rentgenem właśnie dla zbadania stanu obiektu. Ja tu pokazuję kolejne obraz i zdjęcie. To jest Matka Boska Opolska z naszej katedry i jej obraz rentgenowski. Te obrazy były wykonane, zdjęcia, badania rentgenowskie były wykonane, tutaj podaję artystę już nieżyjącego. Wspominam go dlatego, że on prześwietlił bardzo dużo obiektów z zakresu historii sztuki, mianowicie wszystkie obrazy Matki Boskiej, te uznawane za cudowną, począwszy od Jasnej Góry, skończywszy na Narutskiej, mamy ich 10. Dla ciekawości tylko podam, że wszystkie obrazy są prześwietlane, jak mówiłem, przy okazji konserwacji w jakichś pracowniach rentgenowskich, natomiast obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze nie opuszcza tego miejsca i był prześwietlany tam.
Tenże pan Rutkowski prześwietlił 35 weneckich obrazów, które się znajdują w Muzeum Narodowym w Warszawie, 54 obrazy na Wawelu, 113 witraży w Kościele Mariackim i inne. Przykład właśnie tego obszaru. Tutaj pokazuję z kolei, bo to jest moja taka osobista troszeczkę refleksja, pokazane laboratorium, w którym pracowałem, rozpoczynałem pracę w Hucie Lenina. Tam z boku, z tyłu stoi jeszcze aparat, z którym również pracowałem, ale z przodu jest już nowy aparat, który prześwietla, koledzy prześwietlali już później Szczerbiec, czyli miecz koronacyjny, który się znajduje w Muzeum na Wawelu. I z prawej strony mamy zdjęcie i radiogram tego miecza koronacyjnego. Ostatnio z tego roku, dosłownie zdjęcia, koledzy nawet mówili, że mieli idealne warunki do badania, mianowicie w Kościele Mariackim, w kilku innych kościołach prześwietlali chrzczelnicę. Dlaczego mieli dobre warunki? Bo panowała epidemia, koronawirus i cały Kościół Mariacki był do ich dyspozycji. I mamy tutaj, widać na zdjęciu lewym, aparat rentgenowski, chrzczelnicę, to są odlewy metalowe i z prawej strony obraz tego, obraz radiograficzny tej chrzczelnicy. Mumie, w Polsce mamy 42 mumie, one również wszystkie zostały prześwietlone. Dzisiaj dzięki, jeśli chodzi o takie obiekty przestrzenne jak mumia, dzięki z kolei pojawieniu się tomografów, czasami wracają te obiekty do ponownych badań, bo tomografem możemy zbadać znacznie więcej. Z prawej strony widzimy z kolei przykład, taki radiogram wykopalisk metalowych. Jest obligatoryjny zapis, że wszystkie metalowe elementy, tak zwane artefakty wydobyte z ziemi, muszą mieć dokumentację rentgenowską. Przykład kolejny, z Centrum Konserwacji Wraku Statków, wydobyte z morza, z Bałtyku, jakieś fragmenty drewna są prześwietlane. Na podkreślenie znaczenia tego narzędzia w historii sztuki konserwacji zabytków wspominam tutaj, że w Krakowie odbywają się co dwa lata takie specjalne konferencje na temat zastosowania technik rentgenowskich w dziedzictwie kulturowym, gdzie zjeżdża się o ponad 100 uczestników. To są głównie muzea, akademie medyczne, no i instytucje inne, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie do badania tych dzieł. Kolejny obszar, o którym na wstępie wspomniałem, że promieniowanie rentgenowskie powoduje generowanie wtórnego promieniowania, innego, które ma związek ze składem chemicznym i to pozwala określić skład chemiczny, to jest właśnie obszar analiza składu chemicznego. Pojawiło się po prostu wspaniałe narzędzie i dzisiaj są setki tych urządzeń, tu nawet w Opolu jest tego bardzo dużo, tych urządzeń, do analizy składu chemicznego. To jest przemysł metalurgiczny, cementowy, szklarski, rafinerie, złomowiska, ochrony środowiska, jak również zakłady lubilewskie. Aparat rentgenowski wygląda jak zwykły taki pistolet z wyświetlaczem, gdzie od razu w ciągu paru sekund jest podawany skład chemiczny, metoda całkowicie bezinwazyjna, czyli możemy stosować ją na przykład do obrazów, do dzieł sztuki. Jako dowód to jest na przykład ocena autentyczności. Z lewej strony mamy obraz Wernychory Jana Matejki i przykład właśnie badania tymże aparatem w jakimś tam miejscu pigmentu. Chodzi o to, że może o tym nie zawsze wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, patrząc na dzieła malarzy, podziwiamy ich kunsz malarski, ale malarze oprócz tego, że byli świetnymi malarzami, byli też chemikami. Oni nie kupowali, mówię o tych dawnych malarzach, nie będę ich tu wymieniał, nie kupowali swoich pigmentów na Allegro czy na Ebayu, tylko musieli sami je opracować, stworzyć. I to była ich tajemnica. Każdy z nich używał innej technologii. W związku z tym takie narzędzie jest idealne do weryfikacji autentyczności. Można obraz namalować dokładnie, że trudno rozpoznać oryginał od falsyfikatu, natomiast po składzie chemicznym no nie trafimy w ten skład, który używał właśnie dawny malarz. Analiza składu chemicznego służy także w ochronie środowiska, tak zwana dyrektywa ROX, która ogranicza pewne pierwiastki i na przykład całe dostawy wszystkiego. Tu przykład jest dostaw zabawek z Chin.
podlegają oczywiście tu wyrywkowo kontroli na zawartość tych szkodliwych pierwiastków. Chodzi tam o rtęć, kadm, bor. Ochrona środowiska, skażenie gruntu, proste narzędzie, które służy właśnie do badania składu chemicznego. I już kończymy pomału. Analiza składu chemicznego oczywiście jest stosowana również przy wydobyciu węgla. W Polsce jest firma Comex w Kętach, produkuje specjalne linie do wzbogacenia węgla. Chodzi o to, żeby na taśmociągu odróżnić węgiel od kamienia węgielnego, czyli kamienia, który nie jest częścią palną. I tu widzimy z prawej strony, że materiały organiczne, rentgen obrazuje nam w kolorze pomarańczowym, natomiast wszystko, co nie jest organiczne, a więc kamień, na przykład na zielono, i to potrafimy od razu odseparować, czyli mamy pewność, że mamy czysty węgiel. Takie analizy składu chemicznego są robione również w Polsce na wysypiskach śmieci przy separacji odpadów. Ja wymieniłem tutaj 5 takich dużych wysypisk śmieci, gdzie dokonuje się separacji. Głównie to są składowiska związane z aluminium. Ale również na przykład w Dąbrowie Górniczej jest taki wysypisko śmieci, składowisko szkła, gdzie dokonuje się segregacji szkła. Na koniec powiem o tak zwanych zastosowaniach różnych. Też nie wymienię wszystkich, ale podstawowym takim jest pomiar grubości. Proszę Państwa, nawet te folie, które aluminiowe, które służą do pakowania żywności, papier, to wszystko podlega pomiarom grubości w oparciu o promieniowanie rentgenowskie. Pomiary powłok, przemysł wydobywczy, identyfikacja diamentów, deionizacja. Ja już nie będę tu w szczegółach mówił, ale jest dużo obszarów, gdzie to promieniowanie jest zastosowane. Przykładowo, jeśli chodzi o pomiar grubości, to przy produkcji wszelkiego rodzaju kabli elektrycznych, wymieniłem tu 3 firmy produkujące w Polsce, Telefonikę, Kable Kraków, Bydgoszcz, Bittner w Krakowie, ale również inne zakłady, które stosują również do pomiaru grubości tego typu urządzenia rentgenowskie. Jako ciekawostkę mogę podać, że również rentgen jest jedynym narzędziem, nie ma innego narzędzia, żeby odróżnić perły naturalne od pereł hodowanych. Mamy taki ładny radiogram tutaj, gdzie osoba kupująca naszyjnik z pereł dostaje w formie certyfikatu również załącznik, że są to perły, załóżmy, naturalne. Dlatego, że perły naturalne mają budowę warstwową, czego nie mają perły hodowane, natomiast nie da się tego rozróżnić innymi metodami, pomiarem grubości, kształtu i tak dalej, odróżnić perły, a w cenie one są jednak różne. W zastosowaniach różnych również wspominam tutaj o wydobyciu diamentów. Takich instalacji jest około 1300 w świecie, głównie to jest RPA i Federacja Rosyjska, gdzie w sposób automatyczny następuje odróżnienie diamentów od skały płodnej przy użyciu rentgena. Mówię w cudzysłowie rentgena. Otóż diament ma taką specyficzną właściwość. Jedynie ten minerał ma właściwość taką, że pod wpływem promieniowania rentgenowskiego wysyła specyficzne promieniowanie świetne, które detektor jest w stanie zidentyfikować i odseparować od reszty. Także wracając do wstępu, gdzie powiedziałem na wstępie, że promieniowanie rentgenowskie jest zastosowane wszędzie, na koniec można powiedzieć, że promieniowanie X jest częścią naszej codzienności. Na tym bym zakończył tą prezentację. Jeśli Państwa interesuje bliżej, to wiele z takich eksponatów, tych źródeł promieniowania, o których tutaj mówiłem, czy z przemysłu, czy z pomiarów grubości, czy z dyfrakcji, czy z analizy składu chemicznego, można zobaczyć u nas w Muzeum Lamp Rentgenowskich na Politechnice Opolskiej.